Siemano, ja jestem Gumiś, a ten kanał to Potęga Wokalu. 25 sierpnia 1951 roku w Sutton Coldfield w Wielkiej Brytanii przyszedł na świat pan Robert John Arthur Halford, wokalista pod każdym względem genialny, fenomenalny, legendarny ewenement na skalę historii całej muzyki rozrywkowej. I dzisiaj sobie o nim pogadamy. Dobrze, kochani, na samym początku zachęcam was, żeby zostawić łapkę, komentarz pod tym filmem, kliknijcie dzwona, jeżeli chcecie, żeby powiadomienia o moich filmach pojawiały wam się na bieżąco, to oczywiście bardzo rozwija ten kanał, także dzisiaj też na samym początku wielkie podziękowania dla Jakuba Wojtowicza, który pomógł w researchu do tego odcinka, w zasadzie całą czarną robotę odwalił, chronologicznie wysłał mi, co warto na temat Halforda wiedzieć, które koncertówki warto obejrzeć, żeby zanalizować mniej więcej rozwój jego głosu, także dzięki ci, Kuba, za to. No i cóż, dzisiaj porozmawiam sobie o wokaliście, który, jeżeli miałbym spersonifikować coś takiego jak heavy metal scream, to pójść bym po prostu fragment koncertu Judas Priest i Roba Halforda robiącego swoje. Pod każdym względem wokalista fenomenalny. Wokalista, który zawsze śpiewa czysto, który ma tak rozległą skalę użytkową, bo to, żeby zmierzyć komuś skalę i ktoś tam mówi, że mamy 4 oktaw, 5 oktaw, 6 oktaw i tak dalej, to jest wszystko nieważne. Rob Halford w całej rozpiętości swojego głosu, który potrafił śpiewać i bardzo nisko, i astronomicznie wysoko, miał ten wokal użytkowy, czyli on potrafił tego użyć po prostu w piosenkach, a to się nie zdarza bardzo często. Wręcz bym powiedział, że rzadko kiedy którykolwiek wokalista z ogromną skalą używa więcej niż 2 czy 3 maksymalnie oktaw swojego głosu. Rob Halford robi piosenki na przestrzeni 5 oktaw i w zasadzie nie robi mu to różnicy, która to jest oktawa. W każdej brzmi dobrze, w każdej brzmi fenomenalnie. Dzisiaj tak w miarę chronologicznie przeanalizujemy sobie, jak ten jego głos ewoluował. Ale czy do końca on ewoluował? Nie. Rob Halford uczył się nowych rzeczy i dzisiaj, w wieku 72 lat, po prawie 50 latach, jak nie więcej, 50 latach na scenie, ciągle brzmi dobrze, ciągle potrafi śpiewać góry, o jakich innym wokalistom się nigdy nie śniło, ciągle potrafi śpiewać znakomicie, robić te same rzeczy, które robił 50 lat temu, i wcale nie jest gorszy niż był kiedyś. Oczywiście już ciało nie te, ale głos pozostał jak dzwon, nawet słychać w wywiadach, jeżeli on prowadzi wywiad, jak dobrze brzmi, kiedy mówi, mimo tego, że 50 lat picia, 50 lat ćpania, 50 lat darcia się na największych scenach świata nie zrobiło na nim wrażenia. A dlaczego? A dlatego, że miał fantastyczną technikę od samego początku kariery i jak widać, można przez 50 lat drzeć mordę w zespole heavy metalowym i nie stracić głosu w ogóle, a wręcz mieć ten głos coraz lepszy i lepszy. Rob Halford, Judas Priest, lecimy z tematem. Jeszcze dodam tylko, że oczywiście nie sposób jest 50-letniej kariery na przestrzeni wielu zespołów Roba Halforda przeanalizować dokładnie. Ja to postaram się zrobić w 20-minutowym odcinku, tak mniej więcej 20-minutowym. Zobaczymy, jak długie to wyjdzie. Nie jestem w stanie przeanalizować wszystkich niuansów, wszystkich rzeczy i wszystkich zmian w tym głosie, bo tego jest za dużo po prostu, a nie chcę, żeby ten materiał trwał 3 godziny. Tak więc postaram się to jak najbardziej skompresować. Oczywiście też nie mogę wam puścić takich długich fragmentów piosenek, a tylko krótkie. Oczywiście wszystkie utwory możecie sobie sami znaleźć na YouTubie. Zaczynamy od roku 75. Rob Halford w Judas Priest jest jeszcze piękna, bujna czupryna. No i cóż tutaj słychać? No i słyszymy, że Rob Halford od samego początku już tutaj w 75 roku ma
w wieku 24 lat, tak, ma fenomenalną technikę, której później, na której później myślę, że możemy setki wokalistów oglądać, którzy bardzo podobnie próbowali śpiewać. Przede wszystkim piękne, typowe dla heavy metalu długie vibrato. Takie vibrato, które jest na rozpiętości więcej niż nawet dwóch dźwięków, tak? Czyli to nie jest takie popowe vibrato, takie kozie, tylko jest naprawdę długie i potężne. W ten sposób, tak? I fantastyczna kompresja dźwięku. On od początku operował idealnie kompresją dźwięku, czyli właśnie te powietrze mu nie ucieka, kiedy on śpiewa. On zatrzymuje je, dlatego te frazy, które może śpiewać, są tak długie, tak potężne i ma się wrażenie, że on w zasadzie nie musi kończyć tego dźwięku prawie nigdy, tak? Poza tym fantastycznie podpiera ten dźwięk przeponą. On jest, mimo tego, że jest mocno skompresowany, to i tak jest potężny i dlatego potrafi śpiewać tak wysoko, chociaż moim zdaniem on ogólnie, kiedy mówi, to słychać, że on nie ma wysokiego głosu wcale. On, podejrzewam, jest takim wyższym barytonem, czyli potrafiłby, jeżeli tylko by chciał śpiewać też bardzo potężnie, nisko. I to mamy rok 75. I to jest sam początek kariery Judas Priest. A on już jest fantastyczny, już brzmi jak Bruce Dickinson za najlepszych lat swojej kariery. Jest vibrato, jest kompresja, jest ten dźwięk wysoki, potężny, ale to na razie słyszymy tą jakby bazę, podstawę do śpiewu heavy metalowego, czyli kompresja, śpiew z przepony, fantastyczne długie vibrato, no i co jeszcze bardzo ciekawe, od razu widać, że on technicznie radzi sobie z tym znakomicie. U niego nie ma żadnego wysiłku w tym śpiewaniu, a co jest najważniejsze, żeby nie zdzierać sobie głosu, żeby nie tracić tego głosu. Nie unosi ramion, kiedy śpiewa. On, jego pozycja przy mikrofonie jest od początku do końca kariery taka sama. On ma po prostu, tu jest wszystko luźno, tu jest wszystko sztywno, wszystko jest bez takiego, bez najmniejszego wysiłku, tak? Opuszcza brodę, nie robi tego błędu, jaki często wykonują inni wokaliści heavy metalowi. Nie musi unosić, prawda, brody gdzieś do góry. On ma ten dźwięk cały czas stały i kapitalnie go po prostu wydobywa z siebie na cały czas identycznym poziomie, tak? Jest czyściutko, jest fajnie, 75 rok, Rob Halford już jest rasowym wokalistą heavy metalowym, mimo tego, że to dopiero początek. I tu w 78 roku, jak widzimy, to jest dalej, to samo jest dalej, fantastyczny. To się nazywa ogólnie belt, czyli te skompresowanie dźwięku, ten potężne vibrato. Ale tutaj już widzimy, że pierwszy raz on dodaje takie chrypy, takie bardzo ciekawe rzeczy robi z głosem, czyli delikatne schrypienie właśnie na tym belcie, czyli jest troszeczkę takiego fraja, nie wiem, czy on już był tak do końca kontrolowany, czy do końca był świadomy, ale już zdarza się fajnie zabrudzić ten głos, coś, co mi się bardzo podoba, czyli delikatne zbrudzenie głosu, także 78 rok, już widzimy taki progres, tak, w 3 lata, fajnie, fajnie. In for surprise, you're in for a shock. I tutaj kolejne gdzieś lata 80. i mamy Roba Halforda, który pierwszy raz gdzieś tam, no wiadomo, że on to już potrafił robić ogólnie rzecz biorąc, ale na tym nagraniu widzimy, jak gładko przechodzi do rejestru głowowego z takiego typowego piersiowego. Tu śpiewa delikatnie piersiowym. Para, pa, para, para, pa, pa. Znów jest znakomite vibrato, znów jest znakomita kompresja i rejestr głowowy. Oczywiście ja nie zaśpiewam tak jak on, bo on śpiewa z milion oktaw wyżej ode mnie, ale przychodzi tak gładziutko do tego i to się staje jego znakiem rozpoznawczym. To w jaki sposób on wydobywa ten heavy metalowy scream, to jest mistrzostwo świata, bo Axl Rose przez większość kariery na przykład śpiewał bardzo podobnie, ale wkładał za dużo
energii, za dużo wyrzutu, za dużo mocy w to, w ten rodzaj śpiewu, tak? I on wykonywał tą kompresję jakby głośnością i ten przestrzeń głośnością. Natomiast Rob Halford, on śpiewa to bezwysiłkowo, on śpiewa wysoko, ale ten poziom głośności, czyli coś, co może być muzyka problematyczne, jeżeli przez długi czas śpiewa za głośno, to potem właśnie odbija się to gdzieś na jego głosie. Axl Rose pojął to dopiero w ostatnich latach. On śpiewa teraz już cicho, ale już ten głos nie brzmi tak samo, tak? A Rob Halford wiedział od początku, żeby zabezpieczać głos, to poziom głośności między tymi screamami wysokimi, a jego naturalnym śpiewem musi być w miarę wyrównany. Nie dawał za dużo od siebie, ale technicznie robi to bajecznie. Dobrze, i mamy 91 rok, troszeczkę skaczemy do przodu, ale trzeba ten materiał skompresować, tak jak Rob Halford swój wokal. Painkiller, gdzie oprócz tego, kochani, że potrafi fantastycznie śpiewać właśnie skompresowane głowowe dźwięki, nie jest ekstremalnie wysokie, to w Judas Priest zaczął też dodawać właśnie fry do tego screamu, co jest bardzo trudne ogólnie to połączyć, bo można zrobić rejestr głowowy, można zrobić fry distortion, ale połączyć to już potrafią tylko nieliczni. Dlatego wokaliści heavy metalowi często śpiewają bez tej chrypy, bo po prostu to jest technicznie niezwykle trudne. Rob Halford przy końcu pierwszej swojej fazy Judas Priest, bo on potem na chwilę rozstał się z zespołem, on robi to genialnie, dosłownie genialnie, tak? Potrafi tą chrypę nałożyć na ten rejestr głowowy, co niewielu wokalistów do dzisiaj potrafi. Rzadko zdarza się, żeby wokaliści potrafili tak dobrze że włada się rejestrem głowowym i na to nakładać fraj. Bardzo trudne to jest. Dobrze, i następne co mamy tutaj fragment z zespołu Fight, czyli kolejnej kapeli od Roba w latach 90., gdzie on śpiewał zupełnie inaczej niż Judas Priest. To nie był już głównie rejestr głowowy, tylko to było takie typowe śpiewanie z distortion, tak? Jego naturalny głos, belt skrypnięty. I on ma jeszcze bardzo charakterystyczne takie dla niego jest to i w tych wysokich fragmentach, i w tych takich, powiedzmy sobie, niższych fragmentach, że on dosyć mocno ten dźwięk tak ściska u góry, ale dzięki temu dodaje jeszcze taki na wierzchu takiego koloru temu głosowi. Taki to jest troszkę nosowe. Widzicie? Jest różnica między... Niby ten sam dźwięk, ale zupełnie inny kolor. I tak, i właśnie w ten sposób bardzo często śpiewa Rob Halford. I jak widać tutaj w zespole Fight, także świetnie w tych takich średnich rejestrach się porusza, po prostu z chrypą, znakomity wokal, także poradziłby sobie w każdym innym gatunku muzyki, to jestem pewny, właśnie po tym fragmencie zespołu Fight. No i widzimy. Fantastycznie, bo tej chrypy dodaje tyle, ile chce. Jeżeli chce mocniej skrypić, tak naprawdę taki scream już zrobić, to robi to bez problemu. No i a jeżeli chce po prostu delikatnie dołożyć, no to kompresuje ten dźwięk mocno i właśnie tak charakterystycznie go ściska i dodaje takiego lekkiego distortion, czyli... I skaczemy już do roku 2001, czyli Halford, 50-letni Rob Halford, dalej doskonale sobie ze wszystkim radzi. Tutaj ja mam wrażenie, że w tych latach troszeczkę widać po nim, że jego mocno też na koncertach ograniczają narkotyki i alkohol, bo przede wszystkim on jest na każdym koncercie cały czas cały mokry, tak? No to tak działają różne środki, różne substancje wyskokowe, powiedzmy sobie, no ale no, czego oczekujemy od heavy metalowca? I mimo to radzi sobie cały czas świetnie, ale wszystkie problemy, które występują na koncertach, że on gdzieś tam nie dociągnie, że gdzieś coś jest, no, ja mam wrażenie, że to nie jest spowodowane nigdy jego techniką, czy stratą głosu, tylko właśnie tym, że
po prostu narkotyki czy alkohol działają w dwojaki sposób na mięśnie. Albo je zwiotczają, albo te mięśnie spinają. I jeżeli mamy zbyt spięte mięśnie, krtanie, mięśnie w ogóle tutaj, tłoczni brzusznej i tak dalej, albo zbyt rozluźnione, no to wtedy ten głos nie działa do końca tak, jak chcemy, bo o ile on ma tą technikę i wie doskonale, co, jak, gdzie zrobić, żeby to brzmiało tak, jak on chce, o tyle w momencie, kiedy jest po prostu nafurany, nie zawsze to działa w taki sposób. No ale mimo to cały czas się broni na tych koncertach, cały czas te koncerty są świetne, gdzieś tam skraca, gdzieś tam, wiecie, coś bywa nie tak. No ale przy takim trybie życia, takich wykańczających koncertach, bo Judasi grali te koncerty naprawdę długie, 2-3 godzinne, no to jest to zrozumiałe, że nie zawsze będzie idealnie. Myślę, że każdy inny wokalista z troszeczkę słabszą techniką i głosem by po prostu się posypał, on się nie posypał chyba. Nigdy przynajmniej ja nie znalazłem. Widzicie, jak tutaj ciągnie te Rust pełnym głosem, fantastycznie, on też w rejestrze piersiowym, jak widać, porusza się bez najmniejszych problemów, wszystko brzmi kapitalnie. 2008 rok. I Rob Halford, kochani, tu widać, jak bardzo zmienił sposób poruszania się na scenie. On już nie skacze na scenie. On jest cały czas statyczny. Wie, że jego problemy też wynikają z tego, że jego ciało się starzeje, że jego ciało nie jest w najlepszej jakiejś kondycji takiej fizycznej, tak? I teraz zabiera oddech każdy ruch. I to wie każdy wokalista, który biega po scenie, że ruch na scenie zabiera oddech i sprawia ogromne problemy. Jeżeli to są jeszcze tak wymagające koncerty, jak koncerty Judas Priest, to twój organizm działa jak jeden wielki kompresor, jak silnik, jak maszyna, i jeżeli on jest po prostu cały czas na skraju jakby mocy, tak, no to w wieku już 57 lat zdecydowanie trudniej jest po prostu to wszystko utrzymać w ryzach. Jeżeli on jeszcze by biegał, jeżeli jeszcze by się ruszał na tej scenie i tak dalej, to po prostu mógłby gdzieś tam ten oddech zatracać. A on zaczął już tam z tą laską te występy i tak dalej. W zasadzie tylko się buja, ale ten głos cały czas jest mega kontrolowany, cały czas jest kapitalny i to widać na tych nagraniach. No coś wspaniałego, jak w takim wieku, przy takim trybie życia, on cały czas nad tym głosem ma perfekcyjną kontrolę. Widzimy w 2010 roku, kochani, dalej to jest tak, jest belt, jest ta kontrola. Wydaje mi się, że troszeczkę mocniej zaczął dociskać te dźwięki przy tych screamach, tak? Jeszcze bardziej ściskać ten dźwięk, jeszcze bardziej robić tak? Jeszcze bardziej właśnie taki typowy scream, więcej tego distortion zaczął dokładać i tak dalej. Czym to jest spowodowane? Ja myślę, że to po prostu chciał tak, żeby być może jeszcze więcej się nauczył. Czasami też przy jakimś takim skrajnym zmęczeniu i tak dalej, jakby dodanie więcej fraja trochę ułatwia sprawę stabilności dźwięku, tak? Jeżeli chcemy zaśpiewać na przykład idealnie czysty dźwięk albo lekki chrypy dodać, to musimy bardzo dokładnie to zrobić, bo tam łatwo zejść z dźwięku, łatwo po prostu zafałszować coś. Jeżeli tego fraja dodasz więcej, to ten dźwięk mimo wszystko jest stabilniejszy, no i łatwiej i trafić po prostu w ten dźwięk, i dlatego też myślę, że on troszeczkę więcej tego fraja w tych momentach dodaje. No i mamy, kochani, nagranie z 2024 roku. 72-letni Rob Halford rozpierdala system. Jest po prostu nadal tak świetny, jak był przez całą swoją karierę. Być może jakieś błędy można tutaj dostrzec, tak? Ale słyszymy to przejście od rejestru piersiowego przez mix, belt do screamu wysokiego, takiego heavy metalowego, czyli jest Sina, 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 Sina! Tak? Czyli po prostu wszystko w jednej frazie wykonał doskonale. I ma 72 lata. Słuchajcie, no, w takim wieku w teorii organizm nie jest już
przystosowany do takiego wysiłku, do takiego rodzaju nie tylko śpiewu, ale w ogóle funkcjonowania, tak? A Rob Halford, jak widać, całe życie zachowując odpowiednią technikę śpiewu, z tego głosu nie stracił nic. Być może na przykład można się doszukać jakichś momentów, kiedy jego głos jest bardziej zmęczony, kiedy za mocno chrypi, gdzieś mu tam zejdzie, kiedy skraca jakieś fragmenty, jakieś frazy, ale fakt jest taki, że jest to spowodowane najprawdopodobniej tym, że w wieku 72 lat są już problemy z płucami, z sercem, wiecie, nie jest człowiek w 100% zdrowy i to wszystko, oddech, nie działa tak, jak działało on daje radę tylko dlatego, że przez całą swoją karierę miał perfekcyjną technikę śpiewu, przynajmniej w tym zakresie, w którym się poruszał, absolutnie perfekcyjna technika swojego śpiewu i każdy inny wokalista, który gdzieś tą technikę by zatracił, czy nie miałby jej aż tak dobrej w wieku 72 lat, brzmiałby dużo gorzej. Rob Halford brzmi cały czas świetnie. Oczywiście w wieku 72 lat nie da się biegać po scenie i żeby ten oddech był taki sam jak w wieku lat 30, tak? Nie da się tego zrobić. To jest fizjologicznie niemożliwe. A mimo to on sobie radzi i cały czas ma kontrolę nad tym głosem, cały czas robi z nim co chce, brzmi świetnie. Wokalista, który pokazuje, że mimo 50 lat brania używek, picia rock'n'rollowego stylu życia, z dobrą techniką śpiewu to nie ma wpływu praktycznie, jeżeli już to szczątkowy, na twój głos. Oczywiście komentarze są wasze, kochani, zapraszam was, dajcie propozycje, cóż tam mam przerabiać następnego. Domyślam się, że będziecie chcieli Bruce'a Dickinsona, ale na to trzeba będzie jeszcze poczekać. Pozdrawiam was, Gumiś, potęga wokalu. Szymolo!